czasie świąt Bożego Narodzenia przypominaliśmy sobie, że Jezus przyszedł na świat i wyobrażaliśmy Go sobie jako małe dziecko położone w betlejemskim żłobie. Ale czas nie stanął w miejscu. Jezus stał się dorosłym mężczyzną. Pytanie, jak Go sobie wyobrażamy? Wyobrażam sobie Jezusa jako postać, która jest nam przekazana już na obrazach, czyli wysoki mężczyzna, uśmiechnięty, z długimi włosami. He's a kind of Jimi Hendrix for me. But without guitar. Dość wysoki, wąs, bo z wąsem, brodę miał, dłuższe włosy. No nie za bardzo takie. Jak ja bym sobie miał wyobrażać, gdybym chodził do kościoła, no to była jakaś postać taka niematerialna, taka nie, jakby, która nie miałaby nic z człowiekiem wspólnego, tak? Coś takiego nieuchwytnego. Wygląd? No to te, jak ty powiesz, jedno typowe, no broda, długie włosy i tyle. I jakieś tam lekko, słabo umięśnione pewnie, bo to taka... Taki człowiek po prostu według mnie zwyczajny. Po prostu wyglądał tak jak pan, tylko że po prostu inaczej po twarzy, plus jeszcze miał brodę trochę większą i dłuższe włosy. Jak mógł wyglądać Jezus? Nie wiem, tak jak my, myślę. Był przeświatnym człowiekiem, więc sądzę, że wyglądał podobnie do nas. No ja myślę, że ciężko jest sobie wyobrazić Jezusa w dzisiejszych czasach, bo jego wyobrażenie jest odgórnie narzucone przez kulturę. Czas temu jedna z gazet podjęła temat obrazu Jezusa Chrystusa. Słusznie w jednym z artykułów zauważyła, że Biblia nie przekazuje nam żadnych szczegółów dotyczących Jego wyglądu. W zamian zrelacjonowała w tym artykule pracę pewnej grupy naukowców, którzy podjęli próbę rekonstrukcji tego, jak Jezus mógł wyglądać. Naukowcy ci od razu podkreślili, że nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej pewności tego, jak Jezus wyglądał, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że wyglądał zupełnie inaczej, aniżeli ten Jezus, do którego przyzwyczaiły nas obrazy, rzeźby i malowidła. Grupa naukowców stwierdziła, że Jezus jako typowy przedstawiciel grupy Semitów mógł mieć ciemne, krótkie włosy, ciemną brodę, ciemną karnację, a do tego jako cieśla mógł być wysportowany i dobrze zbudowany. Biblia nie przekazuje żadnych szczegółów dotyczących tego, jak Jezus mógł wyglądać, kiedy chodził po ziemi. Ale objawienie świętego Jana pokazuje wizję Jezusa, który jest już w niebie, a dzieło zbawienia jest skończone. To jest Jezus, który ma oczy pełne ognia. Jego twarz, jego włosy lśnią jak śnieżno-biała wełna. Jest przepasany złotym pasem. Jego głos brzmi jak szum wielu wód, jak odgłos wielu trąb. I to, co najciekawsze i najistotniejsze, to kiedy apostoł Jan spotyka się z tym Jezusem, mimo że wcześniej znał Go bardzo dobrze, pada do Jego stóp i leży jak umarły. Możesz zadać pytanie, dlaczego w ogóle zastanawiać się nad tym, jak Jezus wygląda, czy jak będzie wyglądał? Otóż to, w jaki sposób wyobrażamy sobie Jezusa, decyduje też o tym, kim On dla nas jest. I musimy pamiętać, że każdego dnia jesteśmy raczej bliżej Jezusa, który jest Jezusem zwycięzcą, który przeraża, który szokuje, niż Jezusa, który leży w żłóbku jako małe dziecko. Pamiętaj, bez względu na to, co myślisz i jak sobie wyobrażasz Jezusa, kiedyś Jezus przyjdzie powtórnie i będzie wyglądał tak, że na pewno zrobi na tobie niesamowite wrażenie.